kadencji 2010-2014 priorytetowym zadaniem dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego była poprawa bazy sportowej powiatowych szkół. Najważniejszym przedsięwzięciem jest budowa hali sportowej. Hala sportowa będzie służyła wszystkim uczniom szkół powiatowych, a w szczególności najbliżej położonym szkołom, czyli dla elektryka, dla ekonomika oraz dla drugiego liceum. Zgodnie z zapowiedziami Zarząd Powiatu Radomszczańskiego systematycznie i konsekwentnie realizował w poprzedniej kadencji inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej. Powstały wielofunkcyjne boiska przy ekonomiku, drzewniaku i drugim LO oraz boisko lekkoatletyczne przy pierwszym LO. Jednak najważniejszą inwestycją wciąż pozostaje budowa powiatowej hali sportowej. Powiatowa hala sportowa będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych na terenie powiatu radomszczańskiego, w którym będzie można uprawiać siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną oraz piłkę ręczną. Oprócz głównej areny sportowej mieścić ona będzie mniejsze sale ćwiczeń. Przewidzieliśmy 216 miejsc dla widowni, w tym 144 miejsca siedzące oraz 72 miejsca stojące z możliwością zamontowania dodatkowych. Chcielibyśmy, aby było to miejsce otwarte dla wszystkich. Młodzieży szkolnej, stowarzyszeń, klubów sportowych, jak i dla osób ceniących sobie aktywność fizyczną. Powinno być to miejsce ważne na mapie sportowej powiatu radomszczańskiego, wokół którego będą skupiały się działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W nowo powstałej hali będzie można organizować zawody nawet rangi Mistrzostw Polski na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i sportowym. Projektując powiatową halę sportową, wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W obiekcie zastosowany zostanie nowoczesny system urządzeń grzewczo-chłodzących z wykorzystaniem pomp ciepła, na które powiat radomszczański pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dostaliśmy również dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W powstającym budynku zainstalowane będą urządzenia grzewcze, mające na celu racjonalizację zużycia energii. Przewiduje się zastosowanie central wentylacyjnych z odzyskiwaniem ciepła oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych opartych o pracę pomp ciepła. System wentylacji będzie jednocześnie pełnił funkcję systemu grzewczego. Do ogrzewania hali sportowej wraz z zapleczem zastosowane będą pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 300 kW. Rozwiązanie to jest niezawodne i bezobsługowe, zajmuje niewiele miejsca, tworzy obieg zamknięty i wykazuje wysoką sprawność. Z pompą ciepła najlepiej współpracują niskotemperaturowe systemy ogrzewania, dlatego w większej części hali zastosowane zostanie ogrzewanie podłogowe.